Głosowe na WhatsAppie. Witajcie ponownie w Głosowych na WhatsAppie. Dzisiejszy odcinek będzie trochę taki literacki. Polecę Wam kilka książek, przy których język obcy sam wpada do głowy. Jak zawsze zapraszam Was na facebookowego fanpage'a Głosowych na WhatsAppie oraz na Patronite, za pośrednictwem której to witryny możecie stać się częścią Głosowych na WhatsAppie. Powiem Wam, że ja bym się nigdy nie spodziewała po sobie, że mogę uskuteczniać coś takiego jak audycja polecająca książki, bo ja to byłam z książkami raczej na bakier. Nie chciałam czytać lektur szkolnych. Później miałam taki okres w wieku nastu lat, że rzuciłam się na pewną sagę skandynawską i po prostu pochłonęłam w ciągu momentu 40 parę części. I potem nawet próbowałam utrzymać tą moją fascynację literaturą i coś tam sobie czytałam, ale już nigdy tak nie połykałam szybko, sprawnie i z ogromną przyjemnością i fascynacją jak wcześniej. I jak były takie momenty, że czytałam bardzo mało, że mijały kolejne tygodnie bez otwarcia żadnej książki. W sensie chodzi mi o literaturę piękną, bo oczywiście książek to się używało zawsze różnych fól, tym bardziej podczas studiowania, ale chodzi mi o jakąś tam powieść, o coś do dłuższego czytania. To jak były takie tygodnie, że niczego nie czytałam, no to wstyd mi było, no kurczę, no. Trzeba czytać i to jest piękne. I jest tyle cudownych rzeczy do przeczytania, o których się cały czas słyszy, że kolejne osoby polecają, a wciąż się po nie nie sięga. Dlaczego? Jak prowadziłam audycję kulturalną w uniwersyteckim radiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Radiu Sfera. Nasza audycja nazywała się Zakręcona Kultura. To cały czas słyszałam o jakiejś dobrej literaturze, bo miałyśmy w tej audycji 3 bloki. Filmowy, książkowy i poezji śpiewanej. I ja wybierałam muzykę filmową, którą emitowałyśmy na antenie i przygotowywałam merytorycznie część filmową, a współprowadząca Ola była odpowiedzialna właśnie za literaturę i za poezję śpiewaną. No i tak nawzajem zarażałyśmy siebie naszymi pasjami. Ale i tak uważam, że ilość i częstotliwość oglądanych przeze mnie filmów jest zupełnie nieproporcjonalna względem ilości czytanych przeze mnie książek. No ale jeśli chodzi o filmy, to cóż, nie mam wyboru, muszę oglądać, taka robota. Zapraszam Was serdecznie na www.movieway.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo recenzji różnorodnych filmów reprezentujących zarówno kino krajowe, jak i zagraniczne, kino europejskie, amerykańskie, azjatyckie. Publikujemy tam dla Was z Gosią również wywiady z ludźmi kina, rozmowy, które przeprowadzamy i różne felietony, zestawienia, ale jeśli chodzi o recenzje, istotne jest to, że dużo u nas gorących nowości, które my oglądamy jeszcze przed premierą kinową, więc możecie przeczytać nasze recenzje, w których oczywiście nie ma spoilerów, nigdy nie mówimy za dużo i zdecydować, czy w ogóle jest sens, żebyście się na dany film do kina wybierali, kiedy już za kilkanaście dni lub tygodni, bo czasami mamy naprawdę bardzo przedpremierowe recenzje, kiedy się już w kinach pojawi. Mój świat więc jest bardzo filmowy i oglądam nie tylko te filmy, które muszę zrecenzować, które mam wpisane w grafik i one muszą się pojawić na naszej stronie, ale też takie, które sama sobie wyszukuję, głównie na Netflixie, aby poćwiczyć hiszpański. Zdaje mi się, że obejrzeliśmy już z chłopakiem wszystko, co jest hiszpańskojęzyczne na Netflixie. Niektóre obrazy nas po prostu tak wymęczyły, bo już w ogóle nie patrzymy na to, jaki to jest film, o czym, z jaką obsadą i jakie ma oceny, tylko dobra, hiszpańskojęzyczny, lecimy. No i później czasami trafiają się takie głupoty i takie nudne. Ale to jest jedna z metod pozostawania w kontakcie z językiem i próba doskonalenia języka obcego. Inną są oczywiście książki. No i teraz tak, podręczniki to jest jedna sprawa. Ja mam kilka książek do hiszpańskiego na różnym poziomie, no i sobie te ćwiczonka dłubię i teksty czytam, słuchania robię, zadanka gramatyczne rozwiązuję i tak dalej. Ale wiadomo, że do tego po pierwsze trudniej się zebrać niż do literatury pięknej. Po drugie, no co by nie mówić, potrzeba do tego warunków. U mnie wygląda to tak, że muszę się skupić, muszę mieć stół, krzesło czy kanapę, nie ma, że będę gdzieś tam na pół leżąco na łóżku robiła, bo jest to bardzo niezdrowe dla naszego ciała. Mam mieć ciszę, spokój, ołówek, gumkę do mazania, długopis, zeszyt, w którym zapisuję rozwiązania i słówka, których nie znam i dostęp do internetu, żeby wszystko to, czego nie rozumiem, sobie na bieżąco tłumaczyć, żeby był z tego jakiś rozwój. Jeżeli widzę w kolejnych zadaniach słowa czy frazy, których nie znam, to je sobie od razu tłumaczę i w tym wspomnianym zeszycie zapisuję. Więc śmiem twierdzić, że robienie podręcznikowych ćwiczonek w czasie półgodzinnej, 40-minutowej jazdy autobusem nie jest za dobrym rozwiązaniem, nie jest bardzo komfortowe, nie ma ku temu warunków. Ale beletrystyka w autobusie to już zupełnie co innego. I zabrałam się dzisiaj za ten temat właśnie dlatego, że dopiero co skończyłam moją taką autobusową książkę. Kiedy we wrześniu byłam w księgarni kupić podręczniki na mój kurs językowy, czekałam w kolejce do kasy, no i tak się jeszcze rozglądałam, wodziłam wzrokiem po tych wszystkich półkach i zobaczyłam taki kącik z książkami z drugiej ręki. Skupiłam się na tych malutkich, kieszonkowych. I wpadła mi w rękę jedna książka, której cena wynosiła dokładnie 1 euro. Przeczytałam sobie to, co tam na okładce było, wynikało z opisu, że to mrożący krew w żyłach thriller. No to myślę, dobra, biorę. Może się czegoś nauczę. Będę doskonalić mój hiszpański. Tytuł tej mojej powieści to Perseguida por toda la Ciudad i jest to historia w oryginale napisana niestety po angielsku przez niejaką Mary Clark, więc głupio zrobiłam, bo lepiej śledzić opowieść w oryginalnym języku. A ja sobie tutaj znalazłam jakiegoś nędznego thrillera amerykańskiego przetłumaczonego na hiszpański. No ale dobra, czemu nie? Zawsze się czegoś tam nauczę. No i to była taka książka, której prawie nigdy nie czytałam w domu. Zawsze to był po prostu mój zapychacz czasu. Chodzi o to, żeby nigdy nie mieć poczucia traconego czasu. Ja tego nie cierpię, nienawidzę, kiedy czuję, że marnuję czas, a najgorsze, kiedy ktoś marnuje mój czas. Kiedy czekam na kogoś spóźnionego, albo kiedy ktoś awanturuje się z kierowcą w autobusie i nie możemy ruszyć, mamy opóźnienie i jestem tam dłużej i jestem później tam, gdzie jadę. I na pewno multum spośród osób, które mnie teraz słuchają, też czyta książki w autobusie i to jest dla nich zupełnie normalne. Ale kiedy ja miałam jakąś dobrą książkę po polsku do przeczytania i ją zaczynałam gdzieś tam sobie czytać w transporcie publicznym albo gdzieś w międzyczasie, czekając w kolejce, w przychodni do lekarza i tak dalej, to było wielkie nieszczęście, że trzeba było czytanie przerwać, że już się czekanie skończyło, że już się gdzieś dojechało i później na przykład coś miałam do roboty, nie chciałam tego robić, bo chciałam czytać dalej. A ta książka, którą uznałam za taką byle jaką słabą, no dobra, tłumaczona na hiszpański, jakaś wtórna historia po angielsku, okej, niech będzie, stała się taką książką właśnie tylko zapychającą czas. Nigdy nie odebrała mi czasu przeznaczonego na coś innego. Wymiętolona, zniszczona, zawsze ze mną, zawsze w torbie, zjeździła ze mną całą Teneryfę, poleciała ze mną do Polski na święta i z powrotem. I tak się po prostu sama przeczytała. W autobusach, w samolocie. Na początku prawie nic nie rozumiałam. Czasami bywało tak, że przeczytałam 2 strony i nie byłam pewna, co tu się w ogóle wydarzyło, kto z kim rozmawia i gdzie się to wszystko dzieje. Kiedy pomiędzy rozdziałami zmieniały się miejsca akcji, to musiałam się zorientować, że już jesteśmy gdzie indziej, że pojawiają się nowe postacie. Pierwszych kilkanaście stron to była jedna wielka niewiadoma. No i im dalej w las, tym łatwiej. Przyswaja się nowe słowa, poznaje się nowe struktury gramatyczne i bardzo, bardzo się cieszę, że po tę książkę sięgnęłam. Już na początku postanowiłam sobie, że nie będę się przejmować tym, że nie rozumiem niektórych słów. Postanowiłam, że nie będę niczego sprawdzać w słowniku. Że jak nie wiem, trudno, po prostu lecę dalej. Bo pomyślałam sobie, że gdybym wszystko sprawdzała, to rodziłoby to u mnie frustrację. Spędzałabym o wiele więcej czasu przy tej książce i nie byłaby już ona taka uniwersalna, że mogę po nią sięgnąć zawsze, w każdej chwili, obojętnie, czy mam 10 minut, czy 20 minut drogi, przerwy, czekania. Gdybym sprawdzała wszystko to, czego nie rozumiem, to podświadomie zbudowałabym sobie czytanie jej jako coś trudnego i coś ważnego, jakieś wyzwanie do podjęcia, do którego trzeba się przygotować. wymigiwałabym się od sięgnięcia po nią i traktowałabym ją jak podręcznik, że uwaga, uwaga, teraz mam czas, mogę poświęcić godzinę na naukę hiszpańskiego, siadam z zeszytem, z długopisem, będę czytać i tłumaczyć to, czego nie rozumiem. Nie, właśnie idea tego była, żeby to był ten zapychacz czasu i żeby sam się przeczytał, jak audiobooki. Wrzucasz na słuchawki i nawet nie wiesz, kiedy już zapoznałeś się z całą treścią. Dlatego sięgałam po nią zawsze, jak miałam tylko chwilę czasu, gdzieś tam w drodze. Coraz więcej rozumiałam. Macie tak, że znacie różne słowa w języku obcym, używacie ich, ale nie umiecie ich przetłumaczyć na polski? Że wiecie, po prostu już tak się osłuchaliście, tyle razy były przy was te słowa używane w danym kontekście, że wydaje wam się, że wiecie, co one znaczą i używacie ich, wzorując się na tych, którzy używali ich wobec was, używacie ich w podobnych kontekstach, chociaż tak naprawdę nigdy nie poznaliście ich dosłownego tłumaczenia. Ja tak właśnie nauczyłam się kilku słów, czytając tę książkę. Jeśli któreś słowo pojawiało się i pojawiało cały czas, to na początku było dla mnie zupełnie abstrakcyjne, zupełnie obce, ale później zaczęłam rozumieć, jaką funkcję ono w tym zdaniu pełni i co ma znaczyć całe zdanie, cała wypowiedź, jaki jest kontekst. I jest takie jedno słowo, które pojawiało się milionów razy i ja dopiero dzisiaj sprawdziłam je w słowniku i znaczy dokładnie to, co czułam, że znaczy, a nigdy wcześniej, nigdzie indziej się z nim nie zetknęłam poza tą książką. Więc uczącym się języków obcych bardzo polecam kupić sobie jakąś taką kieszonkówkę, do której nie będziecie przywiązywać większej wagi, której nie będziecie traktować poważnie, z której będziecie może trochę kpić, jakiś harlekin. I niech ta książeczka będzie zawsze z wami. I czy rozumiecie, czy nie, przyjdźcie dalej, czytajcie. Zobaczycie, że jeżeli będziecie ją traktować jako taki zapychacz czasu, to sama się przeczyta i wiele was nauczy. A no to może jeszcze treść, o czym to w ogóle jest. Podobało mi się. Najpierw się bardzo długo rozwijała akcja. Nie wiem, czy to, że się nudziłam, zależy od tego, że nie rozumiałam wszystkiego, czy naprawdę było nudno, ale na początku nie byłam zachwycona. Później było coraz lepiej i końcówkę to po prostu już z zapartym tchem czytałam w domu, już nawet nie w podróży, nie w autobusie, tylko szybko chciałam w domu dokończyć. Ale tylko końcówkę. Tylko kilkanaście stron. Wcześniej naprawdę to była książka autobusowa, tak jak mówiłam cały czas. Powieść ta traktuje o zagadnieniu osobowości mnogiej. Kiedy osoba, na przykład dotknięta jakimś traumatycznym zdarzeniem, wytwarza sobie alternatywne osobowości, które chronią ją przed ciężarem tego doświadczenia, z którym sobie nie radzi. Ona wypycha to ze świadomości i to zostaje w jej podświadomości, tak jakby wydarzyło się innemu człowiekowi, innej jej części. I nasza bohaterka, Lori, jako 4-letnia dziewczynka została porwana i była wykorzystywana seksualnie. I kiedy po 2 latach, jako 6-latka, wraca do domu, nic nie pamięta. Wydaje jej się, że dzień porwania był dniem wczorajszym. Wymazuje totalnie z pamięci te 2 lata. I kiedy po latach dochodzi do tragedii, w wypadku drogowym giną jej rodzice, te alternatywne osobowości znowu wychodzą na wierzch. Zaczynają przejmować jej świadomość i tak dochodzi do sytuacji, że robi ona coś, czego później jakby po przebudzeniu, będąc Lori, nie pamięta, bo to zrobiła któraś z jej alternatywnych osobowości, nie ona. Jej przy tym nie było, Lori przy tym nie było. Lori była na dole wtedy, inna osobowość, jak to się mówi, wyszła do światła. No i gdzieś tam coś tam dochodzi do morderstwa, a w międzyczasie jeszcze ta para zwyrodnialców, która ją przed laty porwała, ciągle się gdzieś wokół niej kręci i pilnuje jej, żeby ona sobie przypadkiem niczego nie przypomniała i ich nie zidentyfikowała. Im głębiej w las, tym bardziej ciekawie. Myślę, że mogę polecić tą książkę. Ale chciałabym wam polecić jeszcze pewne szczególne książki, które też bardzo dużo was nauczą. Kiedy byłam w Nercha u Agaty, to zobaczyłam u niej gdzieś tam na meblu leżący hiszpański kryminał z ćwiczeniami. To jest seria książek wydana przez wydawnictwo Edgard. Ich książki możecie kupić poprzez witrynę internetową www.językiobce.pl, czyli języki obce. I to jest po prostu coś wspaniałego. Te książki to jest beletrystyka edukacyjna. Czytamy powieść, czytamy fabułę, która nas bardzo absorbuje, która nas wciąga, interesuje i z wypiekami na twarzy sięgamy po kolejny rozdział i jesteśmy ciekawi, co tam dalej się działo z bohaterami. Oprócz tego, że mam kryminał napisany po hiszpańsku przez hiszpańskojęzyczną autorkę, to mam opracowany przez polskiego specjalista językowego słowniczek. Na każdej stronie niektóre słowa w tekście, w tym kryminale, thrillerze, horrorze, są wytłuszczone, a na marginesie skopiowane wraz z tłumaczeniem na polski. Czyli czytam sobie historię po hiszpańsku, która mnie wciąga i fascynuje, a do tego mam od razu na tacy podane tłumaczenie słówek, których mogę nie rozumieć. Ale więcej, po każdym rozdziale mam ćwiczenia dedykowane tej części. Zawsze pierwsze zadanie jest ze znajomości treści, więc mam kilka zdań korespondujących z treścią tej historii w tym rozdziale. No i verdadero, falso, które zdanie jest poprawne, a które mija się z prawdą. A później mam jeszcze 2 ćwiczenia sprawdzające moją znajomość gramatyki i mój zasób słownictwa. I te ćwiczenia opracowane są na podstawie treści rozdziału, do którego się odnoszą. Więc jeżeli czegoś nie wiem, nie umiem wypełnić, to na pewno znajdę odpowiedź, jeżeli prześledzę jeszcze raz dany rozdział. I tak rozdział po rozdziale wszystko jest w ten sposób opracowane. Masz połączoną frajdę z nauką. Czytasz nie jakieś nudne teksty podręcznikowe, tylko wow, historię, która Ci się naprawdę podoba. Uczysz się w międzyczasie słownictwa, a po każdym rozdziale masz te ćwiczonka. Więc to jest rzecz dobra zarówno do tego, żeby usiąść i porządnie to zrobić, sprawdzić sobie gdzieś może zasady gramatyczne, jeżeli nie wszystko rozumiemy, jak i do tego, żeby wziąć sobie tę książkę w torbę i zrobić z niej właśnie takiego towarzysza podróży. Bo możesz czytać w autobusie, w poczekalni i tak dalej, rozdział za rozdziałem, a później spokojnie, jak masz w domu czas, to wrócić sobie do ćwiczeń i nadrobić z kilku rozdziałów na przykład. A no i jeszcze warto powiedzieć, że te książki mają wskazany poziom językowy, do którego się odnoszą. I pierwsza książka, którą przeczytałam, to był poziom A2-B1, Empezar de Nuevo, Christina S. Bajsauli, jeżeli dobrze czytam nazwisko. Możecie sobie znaleźć ten kryminał? Powtarzam, Empezar de Nuevo, Christina, zaczynające się od C, S i nazwisko Bajsauli piszemy B-A-I-X-A-U-L-I. I tu jeszcze dodam, że akcja dzieje się w Granadzie, więc jeżeli komuś miasto to cudowne skradło serce, to może mieć dodatkowe serca porywy, czytając właśnie ten kryminał. Pani inspektor Marta przeprowadza się właśnie do Granady po rozwodzie, no i Empezar de Nuevo poznaje bardzo interesującego profesora historii, no i to, co się dzieje między nimi, to jest jedna sprawa, jej wyzwania zawodowe to inna sprawa, tak? Bierzemy z nią udział w kolejnych śledztwach. Ona się zajmuje zaginięciami, szuka ludzi zgłoszonych jako zaginięci. A trzecia sprawa to kultura i historia Granady wplatywana pomiędzy całą akcję. Zdecydowanie polecam. Kolejne książki z wydawnictwa Edgard, które kupiłam, to hiszpański kryminał z ćwiczeniami poziom B1-B2, Silencio. Autorem jest Ricardo Zarco Maldonado. No i jak to skończę, to się wezmę za pozycję po angielsku, bo nabyłam też angielski kryminał z ćwiczeniami Danger in High Places, poziom B1-B2 i angielski horror z ćwiczeniami American English The Rotten Town, poziom B2-C1. Więc będę się uczyć z ciarkami na plecach. Kupujcie beletrystykę edukacyjną z Edgarda, czytajcie recenzje na Movieway i rozwijajcie się, uczcie się jak najwięcej języków w jak najbardziej przyjemny sposób. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. Do usłyszenia. Głosowe na WhatsAppie.